Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co czynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek tutaj. On do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj Ewangelię, w której Pan Jezus rozgniewał się i zasmucił się. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości serca, rzekł. Są takie rzeczy, które wprowadzają Pana Jezusa w gniew i powodują, że się zasmuca. I o dziwo, to nie są ateiści. Taka jest Ewangelia. To nie są ateiści. To są ci, którzy są w kościele. To nie są ci, którzy nie chodzą do kościoła, a są ochrzczeni. Tylko to są ci, którzy chodzą do kościoła. To jesteśmy my. To oni spowodowali, ci, którzy są w synagodze, są w przyambonie, którzy komentują słowo, spowodowali, że Pan Jezus się rozgniewał i się zasmucił. Z powodu zatwardziałości ich serc. A na czym ta zatwardziałość serca polega, nasza? Że stawiamy prawo nad miłością. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Szabat to jest prawo liturgiczne, prawo Boże. Prawo, które Wanda nam czytała dzisiaj z Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi: Pan, Bóg Twój, będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan, Bóg Twój. Bóg Twój przeto nakazał Ci strzec dni szabatu. Wielokrotnie powtarzane jedno z najważniejszych praw. Mamy takie dwa najważniejsze prawa. Prawo szabatu, które jest ustanowione przez stworzenie, czyli zupełnie poza jeszcze przymierzem, od samego początku, w istocie natury, że będziesz odpoczywał, że będzie dzień siódmy na odpoczynek, czyli szabat. I drugie prawo to jest prawo przymierza, czyli prawo obrzezania. I zasmucił się Pan Jezus, dlatego że ci, którzy są w świątyni, podkreślają to prawo, jedno i drugie, tutaj mowa jest o szabacie, w taki sposób, że czynienie dobra ma mniejszą wagę.
I to czynienie dobra jest opisane w Ewangelii podwójnie dzisiaj. Jedno to jest, że uczniowie byli głodni. I jak byli głodni, to zrywali kłosy, czego nie wolno było czynić w szabat. Prawo to rzeczywiście zakazywało, żeby w ręce te kłosy brać i tak je miażdżyć, żeby móc je zjeść. To było zakazane. I Jezus pokazuje, jak ktoś jest głodny, to jest ważniejsze, żeby zjadł. Nie mówi o ubogich, tylko mówi o apostołach. Mówi o tych, którzy razem z Jezusem głoszą Ewangelię. Uczą się od Niego głosić Ewangelię. I robią to szczególnie w szabat, kiedy ludzie się gromadzą. Dlatego to robią w szabat. Ale robią to też w inne dni. Gdybyśmy to dzisiaj zestawili z jakimś prawem, ja nie chcę brać kolegi konkretnego, bo będzie znowu jakiś zarzut do mnie, ale żebyśmy popatrzyli na nasze serca. Co jest w naszym sercu ważniejsze? Człowiek czy prawo? A drugie, które Pan Jezus daje drugą sytuację, to jest człowiek z uschłą ręką, człowiek chory. I zarzucali Jezusowi, żeby nie uzdrawiał w szabat. To znaczy, że są na modlitwie, są razem z Jezusem i ich myślenie jest, jak pokazuje Pan Jezus, śledzili Go, czy uzdrowi. A Jezus próbuje pokazać, uzdrowienie jest czymś dobrym. Jeżeli uzdrowienie ma przyjść przez takie zachowanie w Kościele, przez takie gesty w Kościele, przez to, że ktoś przychodzi, chociaż się nie umie zachować, będziemy patrzyli, o, ten nie umie się zachować. O, ten źle się zachowuje na procesji, ten źle się zachowuje w Kościele. Widać, że tu to nie jest jego miejsce. Po co przyszedł? Rozprasza. Patrzymy na prawo. A Jezus do chorego mówi, wyciągnij rękę. On chce poruszyć jego serce. Chce dojść do jego serca. Zupełnie inne myślenie. Dla niego to, że chory jest w świątyni, jest okazją do uzdrowienia. A my mamy myślenie bardzo często prawne. Po co tu jest? Dlaczego jest? Czemu taki niełóg? Nie rozumie tego, co tu się dzieje. Dawno nie był. Komunia mu nie pomogła. Na pewno na Komunii Świętej skończył. A jeszcze jest jego rodzina. I tak. I to są nasze style myślenia. Widzimy, że coś nam przeszkadza, bo jest niezgodne z literą. A Jezusowi to nie przeszkadza, tylko Jezus się cieszy, że ktoś taki jest tutaj pośród nas. Bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I my jesteśmy w Kościele tymi, którzy są zdrowi. Chociaż pójdziemy do spowiedzi i jesteśmy co chwilę czymś zmęczeni, co chwilę czymś utrudzeni, bo życie nas męczy, bo sytuacje nas męczą, gniotą i przychodzimy do Jezusa odzyskać siły, a jednak w rozumieniu biblijnym jesteśmy tymi, którzy są zdrowi, jesteśmy tymi, którzy zostali posłani, żeby głosić Ewangelię, jesteśmy tymi, którzy mają być ochroną dla chorych, dla tych, którzy nie rozumieją, nie poznali Ewangelii, którzy nie przyjmują Chrystusa. Zdrowy to ten, który po prostu może podejść do Jezusa. Ma wolną drogę. Po prostu każdy z nas, może większość z nas, możemy po prostu podejść. To jest bycie zdrowym. A są osoby, które nie mogą, bo mają blokadę, bo się boją, bo narobiły tyle bałaganu w życiu, że nie mogą podejść. Albo myślą, że nie mogą, albo mają inne opory. I to są chorzy. Nie podejdą do Jezusa, nie wejdą do Kościoła. Jezus chce ich uzdrawiać. A my bardzo często w odpowiedzi na to reagujemy, że po co oni tu są. Tak i teraz na Boże Ciało
dostałem od jednego księdza tutaj z diecezji, ale potem też widzę, że się to rozpowszechniało na Facebooku. Taki konkurs na kucanie na Boże Ciało. Jak to dostałem, nie wiedziałem, że to ludzie też podchwycą, ale jak to dostałem, to sobie tak pomyślałem, bo to było nabijanie się z ludzi, którzy kucają na Bożym Ciele, nie klękają. Już nie chodzi, czy są chorzy, czy nie chorzy, tylko w ogóle o sam fakt. Tak sobie pomyślałem, że patrząc na to, zasmuciło mnie strasznie ten dowcip. Później jak to szczerze ze strony księdza go otrzymuję, bo ci ludzie, którzy kucają, którzy przychodzą w taki sposób i przychodzą pierwszy raz albo tylko na Boże Ciało, chociaż chyba takich nie ma, bo też i są na popielec, ale to jest okazja, że oni przychodzą. Jak ktoś nie umie się zachować albo nie chce się inaczej zachować, to jest to okazja, żeby do tych ludzi mówić, tym ludziom coś pokazać, a nie się z nich śmiać. Ale z punktu widzenia kościelnego to może się wydawać śmieszne w jakichś kręgach, zwłaszcza księżowskich. I też to gdzieś tam dalej może przychodzić. Ale to jest postawa naszego serca. Postawa, czy ja mam serce, które, już nawet nie chcę użyć słowa gardzi tymi ludźmi, ale czasami się będzie nabijać, a po prostu tymi, którzy są gdzieś na opłotkach, to o nich pomyślimy. To są ci, którzy zasmucają Pana Jezusa, bo nie uklęknął, bo w czapce jest na błogosławieństwo, bo coś tam, obojętnie, co wymyślimy, że ci zasmucają Pana Jezusa. To nie oni zasmucają Pana Jezusa. Jezus czeka, że my w końcu zaczniemy ich ewangelizować. A ewangelizacja nie jest głoszeniem ex cathedra czegoś, tylko jest podejściem z uniżonym sercem. A zasmucamy my naszymi myślami oceniającymi. To ci, którzy patrzyli, czy uzdrowi, czy nie uzdrowi, czy złamie szabat, czy nie złamie szabatu, oni zasmucali i rozgniewali Jezusa. Spowodowali, że był rozgniewany. To my, księża dzisiaj, strzegący prawa, gniewamy Jezusa i rozgniewamy Go i z naszego powodu On jest zasmucony. To my, chodzący do kościoła, powodujemy, że Jezus jest rozgniewany i zasmucony. Czy mamy w takim razie nie chodzić? Z żadną miarą. To nie ten kierunek. Nie na tym polega nawrócenie, że teraz przestaniemy chodzić, to w takim razie będziemy w grupie, która potrzebuje ewangelizacji, żeby głosić Chrystusa. Nasze nawrócenie jest w tym, że zaczniemy głosić Chrystusa. W tym jest nawrócenie. Ale nie z góry, tylko jako brat do brata. Tak jak Jezus, pasterz między owcami. Nie w strojach, przez siłę, przez pokazywanie, kim tu ja nie jestem, tylko przez stawanie obok, nie przez mówienie, że moje to prawdziwe, bo moje to Bóg tak powiedział. Kościół tak mówi. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. I dlatego jesteśmy lepsi, bo my to znamy na pamięć i my wiemy, co Pan Bóg nakazał. To właśnie to zasmuca Jezusa. A postawa stawania przy chorym, stawania z modlitwą, żeby wstał z wiarą przy nim, pomóc jemu, to jest coś, co ewangelizuje i co jest bardzo trudne, żeby w ten sposób z uniżonym sercem podchodzić do człowieka, z ufnym, czasem naiwnym, ale żeby tak podchodzić. To jest nasza droga nawrócenia. I w nią zapraszam, w nią mnie Jezus zaprasza nieustannie i każdego z nas. Amen.